Sony lekko się poprzewracało w głowie i próbują robić film z gry bez fabuły, Microsoft znów posypuje głowę popiołem, a Mercury Steam mówi lefin robieniu Castlevanii, narody płaczą. 12 gość niedzielny zakrada się na wasze ekrany celem zdobycia waszych umysł, uznania, waszego uznania oczywiście. Wita was jak zwykle zresztą Piotrek Mozelewski. Na mocy nowo znalezionych pokładów dobroci Sony postanowiło sprawić, że wepchniemy im do kieszeni jeszcze więcej pieniędzy i zorganizowało kolejną wyprzedaż na swoim wirtualnym straganie. O ile większość dostępnych gier jest pewnie dawno ograna przez grę użytkowników PS3, to są wśród nich tytuły mało znane, a jednocześnie godne uwagi. Takie Alice Madness Returns chociażby. Nie, w zasadzie to jedyne z tej listy, co nieznane i dobre. Reszta jest albo znana i dobra, albo nieznana i niezbyt dobra. Tak czy inaczej, spieszcie na PlayStation Store, a nuż znajdziecie coś dla siebie. Przez ostatnie kilka tygodni nie mieliśmy za bardzo powodów, by jeździć po Sony, ale oto jest, jeden nadjeżdża na swoim koślawym ośle. Sony rozpoczęło pracę nad filmem Gran Turismo. Powtórzę to, rozpoczęły się prace nad ekranizacją serii GT. Film Need for Speed nosi w sobie jeszcze jakieś tam znamiona sensu, bo od czasów Need for Speed Underground każda część miała jakąś tam fabułę, nawet jeżeli nie była ona zbyt wysokich lotów, czy chociażby średnich lotów. Gran Turismo zaś... Cóż, jakby to ująć? Sony postanowiło zekranizować grę polegającą na kupowaniu używanego samochodu i powolnym pięciu się po szczeblach kariery wyścigowej, spędzając przy tym niedorzecznie dużo czasu na rzeczach tak szalenie pasjonujących dla zwykłych śmiertelników, jak na przykład konfigurowanie twardości sprężyn amortyzatorów, czy ustawianie długości poszczególnych przełożeń w skrzyni biegów. Jestem prawdopodobnie największym na świecie fanem Gran Turismo, zawdzięczam tej marce sporą część tego, kim jestem, ale film? Na dodatek tworzony przez ludzi odpowiedzialnych za The Social Network oraz ekranizację 50 twarzy Greya? O co się tam w ogóle będzie rozchodziło? Okazyjne jeżdżenie w kółko stanowiące przerywnik od bazgrania wzorów na szybie i seksu na rozłożonych w boksie slikach? Why? Sony, why? I tu ciśnie się na usta oczywista odpowiedź. For money. Chyba pora chlipać, bo oto zeszmaceniu ulega marka, która nie miała absolutnie jakiegokolwiek potencjału, by ku zeszmaceniu się chylić. Nagrywanie gameplayu to fajny feature, w który, jak się okazuje, będą wyposażone obydwa next-geny. Ale jeszcze parę dni temu nie było do końca wiadomo, na czym tak w zasadzie stoimy, a to PS4 miała nagrywać kilka minut, a Xbox One 5, nagle PS4 było w stanie nagrywać minut 7, aż wreszcie ktoś z Sony postanowił wszystko wyprostować i okazało się, że nowa czarnula nagrywa 15 ostatnich minut rozgrywki. Funkcja fajna, ale oby narzędzie do przecinania działało jak należy, bo nie mam ochoty wrzucać do sieci jakiegoś fajnego momentu rozgrywki, okraszonego 20 próbami zakończonymi niepowodzeniem. PlayStation Vita, drugi najlepiej zbierający kurz sprzęt do gier w moim domu, serio to oficjalny tytuł, wyprzedza go jedynie PlayStation Move, być może nie zostanie porzucony, kiedy już skończę grać w nowego Raymana, a wszystko za sprawą wychodzącego 4 września Killzone Mercenary, którego możemy obecnie oglądać w wielu trailerach, oraz 27-minutowym gameplayu pokazującym pierwszą misję z gry. Tytuł zapowiada się nader przyjemnie, wygląda ładnie i chyba jedyne, do czego mogę się przyczepić, to... Serio? Trzeba było czekać półtora roku na dobry shooter na ten przenośny system? For more than a decade, Rockstar Games have been delivering unrivaled interactive experiences to fans all over the world. Niektóre gry gniją w próżni na tyle długo, że świat o nich zapomina, inne zaś pomimo spędzenia tam długiego okresu czasu zdają się powracać jak bumerang. Taką właśnie grą jest Agent, projekt Rockstar Games, który pierwszy raz wspomniany został, jeszcze bez nazwy, w 2007 roku przez Sony, a więc w czasach zamierzchłych, kiedy PS3 nie nabrała jeszcze rozpędu.
Podczas E3 2009 dowiedzieliśmy się wreszcie, jak w zasadzie nazywa się gra oraz rzucone zostało kilka informacji o gameplayu. Mianowicie Agent miał być tytułem z gatunku stealth action, osadzonym w czasach zimnej wojny, ociekającym wręcz klimatem kontrwywiadu, szpiegostwa i zabójstw politycznych. Miał być, bo mamy rok 2013 i do dzisiaj o Agencie nie wiemy nic więcej. Ba, chyba nikt nic nie wie, bo po pokazie PS4 Shu Yoshida został zapytany o los wyżej wymienionej gry i jego odpowiedzią było mniej więcej coś wiem, ale nie jestem odpowiednią osobą, by o tym mówić. Coś jednak w temacie drgnęło, bowiem Rockstar odnowił znaki handlowe i kilku fanów gier oraz powieści Roberta Ludluma, w tym ja, nieco podniosło głowę w nadziei, że Agent może jeszcze nas zaskoczyć, ukazując się na PS4, tym samym dzieląc los Final Fantasy vs. 13, znanego teraz jako Final Fantasy 15. Osobiście nie mam nic przeciwko takiemu obrotowi sprawy, PS3 ma bogate portfolio, a PS4 mogłaby skorzystać na takim obrocie sprawy. Kącik Microsoftu zaczynamy dzisiaj od nowego Kinecta, a konkretniej od jego dokładności i mocy, na czymkolwiek owa moc ma niby polegać. Otóż Nick Barton, jeden z ważniejszych pracowników brytyjskiego Rare, zabrał głos w tej sprawie i powiedział prasie, że nowa kamerka jest 10-krotnie potężniejsza od swojego podpinanego pod Xboxa 360 poprzednika. Nie jest to specjalnie trudne, biorąc pod uwagę, że pierwszy Kinect działa w rozdzielczości 640x480, więc w standardzie przewidzianym prawdopodobnie dla niskobudżetowych telefonów dla państw, których nazwa kończy się na stan. Złośliwości jednak na bok. Jak wiemy, sensor pracuje w rozdzielczości Full HD i nie ma absolutnie do czego się przyczepić, tym bardziej, że poza tym ma szerszy kąt widzenia, sensor w podczerwieni i pozwala na śledzenie do 6 osób jednocześnie. Pan Barton zamieszał nam również w głowach, mówiąc o możliwości śledzenia czubka palca z odległości 3 metrów, ale jakkolwiek naprawdę bym chciał uwierzyć mu na słowo, to niestety nie umiem. Nie po tym, co zostało nam obiecane, gdy Kinect był jeszcze projektem Natal i po tym, co z niego wyszło. Odkupienia firmy z Redmond ciąg dalszy, tym razem uśmiechnęli się do deweloperów niezależnych i pozwolą im na samodzielne wyznaczanie dat premier oraz cen gier, a na dodatek proces certyfikowania nowych indyków ma trwać maksymalnie 14 dni. Informacja wypłynęła za pośrednictwem Game Informera, co odrobinkę wpieniło kadr Microsoftu, bo w planach było ujawnienie tej wiadomości na Gamescomie, a tak wielkiego łubudu nie będzie. Wielkie łubudu może natomiast spowodować fakt, że każdego Xboxa One będzie można łatwo zamienić w debuga, na którym możliwe będzie uruchamianie wczesnych wersji gier. Co prawda trzeba będzie ładnie poprosić producenta o autoryzację, ale to i tak znaczne ułatwienie dla osób tworzących, testujących i recenzujących gry. Konami i Mercury Steam biorą rozwód. Ekipa z Hiszpanii dała nam fantastyczne Castlevania Lords of Shadow i gdy skończy dłubacz nad sequelem, niestety zakończy swoją przygodę z marką. Druga część Lords of Shadow, stworzona przez nich samych od początku do końca, bez udziału mistrza Hideo, ma stanowić ostatnie słowo, po którym, cytując producenta gry, nie chcą uskuteczniać paplaniny. Z jednej strony to dobrze, bo podejrzewam, że w cokolwiek nie wsadzą swoich łap, wyjdzie to projektowi na zdrowie. Ale z drugiej, i mówię to nie mając pojęcia, co właściwie wydarzy się w dwójce, szkoda, bo Gabriel i jego przygody w ich wykonaniu były naprawdę powalająco dobre. Serca zadrżały, gdy na tegorocznym E3 zapowiedziana została nowa część Mirror's Edge, ale wraz z tym drżeniem pojawiła się seria pytań z kategorii dlaczego do cholery czekaliście tak długo? Musiały one dotrzeć do ludzi w DICE, bo Patrick Soderlund poświęcił kilka chwil swojego niezwykle cennego czasu i na nie odpowiedział. Okazuje się, że Digital Illusions czekało, aż w głowie pani producent, Sary Jansson, pojawi się właściwy zestaw pomysłów, a gdy ten wypłynął, projekt dostał zielone światło. Pies jest ponoć pogrzebany także w możliwościach obecnej generacji konsol, bo wizja jest tak złożona i fantastyczna, że nie było możliwości dźwignięcia jej na obecnym hardwareze, a jedynie na jego następcy. Poczekamy, zobaczymy. Jak na mój gust, nie mogło być aż tak źle, patrząc na oryginalne Mirror's Edge dzisiaj, aż trudno jest uwierzyć, że to gra sprzed pół dekady. It's been 10 years. You start to forget.
Activision bawi się w dobrego wujka dla posiadaczy konsoli Nintendo i zapowiedziało, że na Wii U pojawi się w tym roku kilka gier, m.in. Call of Duty Ghosts, w którym główną rolę grają pies i inteligentne next-genowe ryby. Chociaż tego ostatniego nie jestem w sumie pewien, tak samo jak nie jestem pewien, do której generacji w zasadzie należy Wii U. Mniejsza jednak o to, jeżeli chwycimy mocno wypowiedź Erika Hirschberga, CEO Activision Publishing, i wyciśniemy z niej esencję, pozbywając się przy tym marketingowego bełkotu, okaże się, że mowa jest o 6 grach, przy czym dla korowego gracza nada się najpewniej jedna z nich. Te gry to wspomniane już wcześniej Call of Duty Ghosts, Skylander Swap Force, trylogia Angry Birds, o matko, Angry Birds Star Wars, o matko 2, SpongeBob SquarePants Plankton's Robotic Revenge oraz Wipeout Create and Crash, bazujący na jakimś cudownym programie z amerykańskiej stacji ABC, więc nawet nie myślcie, że to nowa część ścigania się futurystycznymi pojazdami. Tamta marka pozostaje pod skrzydłami Sony. Na koniec dzisiejszego odcinka mamy niestety smutną wiadomość. Fez 2 został anulowany. W momencie nagrywania tego materiału nie wiemy jeszcze, jaki jest powód decyzji, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że doszło do jakiegoś wielkiego shitstormu z twórcą gry Philem Fishem w roli głównej. A o ile się nie mylę, nie jest to pierwszy raz, kiedy owy jegomość ma fochy w nosie. Więcej informacji podamy za tydzień, kiedy już będzie wiadomo, o co tak w zasadzie się rozchodzi. Do tego czasu, stay tuned. Kolejny gość niedzielny dobiegł końca i ucieka w popłochu z waszych ekranów, zabierając ze sobą drogocenne rodzinne świeczniki z waszego dużego pokoju. Dziękujemy serdecznie za uwagę i naturalnie za wyżej wymienione świeczniki. Grajcie, nie rzucajcie padem w telewizor, a być może wszyscy dotrwamy jakoś do przyszłego tygodnia i usłyszymy się w 13 odcinku. Kłaniam się nisko, trzymajcie się.